Dzisiejsza Ewangelia mówi o przewrotności natury ludzkiej, o tym, że ludzie słuchający Pisma Świętego nie do końca rozumieją to, co czytają i nie chcą tego zrozumieć. Według mnie psotne dzieci są tak jak współcześni dorośli, wypowiadają bezmyślnie słowa, nie do końca znając ich znaczenie. Najważniejsze w życiu według mnie jest poznanie prawdy, a dzięki poznaniu prawdy zdobywamy mądrość, która z niej płynie.